trzy najdroższe tegoroczne inwestycje miejskie to budowa i przebudowa ulic w przemysłowej strefie położonej na południu Suwałk, dokończenie trasy wschodniej oraz rozbudowa szkoły podstawowej nr 4. Na te dwa ostatnie zadania ogłoszono już nawet przetargi. Według zatwierdzonego przez Radę budżetu dokończenie trasy wschodniej może kosztować miejski budżet około 20 milionów złotych. Jednak gdy sięgnęliśmy do ogłoszenia o zamówieniu, szacunkowa wartość przedsięwzięcia okazała się w nim znacznie wyższa, bliska 31 milionom złotych. Drugi etap rozbudowy szkoły według prognoz ratusza ma kosztować poniżej 14 milionów złotych, a zaplanowana rozbudowa układu dróg na południu miasta to nieco ponad 25 milionów.